Na wiosnę mówiliśmy, że będziemy robili webinary z Piotrem Leduchowskim, projektantem wnętrz. Jesteśmy na kolejnej nieruchomości, gdzie Piotr dodawał lub wkładał duszę do niej. Zaczęło się od tego mebla. Często jest tak, że jest jakiś nowy projekt, jakaś nowa realizacja. Niektóre rzeczy zostają, inne kategorycznie wyjeżdżają z budowy. Nie podobają mi się, wyjeżdżają. Ten mebel miał w sobie jakąś magię. Więc wpadłem na pomysł, że trzeba zrobić coś, jakiś taki fresk stary pod ten mebel. No i tak wyszło. O, tu nawet jest taki fajny pędzelek zawieszony na tym pięknym, starym kluczu. Jak weszłam tutaj do tej nieruchomości i zobaczyłam, to chcę mieć różową ścianę. Przejdziemy przez kuchnię. Myślę, że jest tu kompromis pomiędzy nowoczesnością i starym. Fajnie się broni, bardzo dobrze wygląda z tym, zresztą ja to bardzo kocham, ten granit w wykończeniu skóra. On świetnie wygląda tutaj i na wyspie, która tutaj powstała, która jest bardzo wygodna do pracy. Tutaj były odsłonięte ściany i były ceglane. Postanowiliśmy, że to pozamalujemy na biało. Mówimy o tej ścianie. Tak. Bardzo dobrze się to złożyło z tym starym meblem oczywiście, który robi taka pani, ale robi to w bardzo piękny sposób. Teraz tutaj ten mebel, podrapałem się w głowę i stwierdziłem, że pomalujemy go specjalnymi farbami. Będzie zawoskowany. Jak widać, znowu się pojawiają moje ukochane pędzelki. No i ściana. Ściana jest tak samo pomalowana jak ten mebel i też jest zawoskowana. Miałem tutaj namalować dwa jakieś takie fajne obrazy. Nie wiedziałam, że malujesz też obrazy. Lustra już mieliśmy okazję zobaczyć na innych nieruchomościach. Rzeczywiście jest to element, który chyba bardzo lubisz wkładać do nieruchomości, które wykańczasz. Uwielbiam takie duże lustra. Tutaj mamy fajne kinkiety, one są akurat na świece. Daje to dobry klimat, jak jest jakaś fajna wieczerza. Odbija się nam właśnie druga ściana. Bardzo fajne krzesła, które były pomalowane na biało, więc trochę było za kuchennie, więc zostały wypiaskowane. Przyjrzyj się, zobacz, jak jest wydrapany, wypiaskowany, fajny. Fajny, stary stół powstał. Jak każdy artysta, w tobie również drzemią pokłady romantyzmu. Oczywiście. Bardzo nas to cieszy. Inwestorka dostarcza mi mebelki, które często nazywam śmieciami, zanim je wykończę, więc tak. Ten fajny mebel został obity, patrzcie, jakim pięknym pluszem. Patrzcie, co się z nim dzieje. Czy to było? Nie. Wygląda, jakbym przeniosła się do pana Wodejowskiego przynajmniej. Chciałabym powiedzieć, mów do mnie, Basiu. Ale bardzo fajnie się siedzi przy takim kominku. Czyli to nie jest coś, co było zachowane, co jest starociem, tylko to po prostu zostało wybudowane z rzeczy nowych. Można u ciebie zamówić i powiem, że chcę piec z XVIII wieku i ty mi go robisz. Znaczy, to może inaczej. Ja ci go doradzę, skieruję cię w odpowiednie miejsce, przyślę odpowiedniego człowieka, który go postawi i tak dalej, ale faktycznie to jest piec wzorowany na tych XVII i XVIII wiecznych na zamówienie i masz. Co to jest? To jest ten mostek, gdzie teraz wszyscy przypinali te kłódki. On jest teraz w remoncie. A te wieże, które się tutaj przy nim pojawiają, to jeszcze istniały do lat 60. To były takie chińskie pagody. Most zakochanych. Tak jest. Kolejny element romantyzmu naszego artysty. Tak. I teraz już wiem, dlaczego tak cię przyciąga ten obraz. Tu też coś zawiesiłem swojego, ale bardziej chciałem pokazać wam naprawdę fajną szafę. To jest znowu stara francuska szafa. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? One w ogóle nie są zniszczone, jak do nas przychodzą. Te szafy francuskie się świetnie prezentują. Są duże, mają lustra, szuflady w środku. Bardzo wygodne, fajne szafy. Mamy fajne retro płytki, które też oczywiście nie są żadnym odkryciem Ameryki, ale po prostu dobrze się bronią w łazienkach. Ja je lubię w każdym razie. I teraz najważniejsza rzecz. Często mamy w łazience no takie coś, nie? Ani to ładne, ani tego, no ale musi być piec. No i znowu zabudowane i moje takie śliczniutkie te gałeczki. To jest taki problem, który się daje rozwiązać w łazience, taka obudowa. Proszę. Dziękuję bardzo. No, oczywiście wyszukałem to lustro, sprowadziłem, pomalowałem pod kolor tego wnętrza. No wiadomo, no wychodząc z domu, każda z pań chce się przejrzeć w lustrze. Idealne. Ponieważ mieszkanie powstało z dwóch, w związku z tym tam jest wyjście. Ale tutaj patrzcie, tu mi wykonał to fajnie stolarz, takie rzeczy. A tutaj to już te takie petit, takie tiu, to już to jest... To są też poduchy, które Piotr własnoręcznie wykonuje, tak, więc tak. Ten artyzm przejawia się tutaj w wielu, tak. Wielu cudownych rzeczach. Nieruchomość jest taką rzeczą, która każdego dnia wpływa na nasze emocje. Powiedziałbym tak, nie bać się kolorów, mazać po ścianach jak najwięcej, oczywiście wszędzie sztukaterie, które lubię, nie bać się starych mebli i nie tworzyć komplecików, bo to wygląda beznadziejnie. Dzisiaj moim gościem był szczeciński projektant wnętrz, człowiek artysta, malarz, dekorator. W
człowiek, który wkłada duszę. Ostatnio mówiliśmy, że tuninguje nieruchomości. Piotr Leduchowski. Dziękuję Ci, Piotrze, za... Polska. Cudowną przygodę.